W dniu dzisiejszym, to jest 27 listopada, tuż po godzinie 22, dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w Dzierżoniowie na ulicy Batalionów Chłopskich. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastępów Państwowej Straży Pożarnej zgłoszenie potwierdziło się. Doszło do zderzenia samochodu osobowego z drzewem. Samochodem podróżowała jedna osoba. Kierowca pojazdu została zabrana na badania przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala. Na miejscu w działaniach brały udział dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa, Zespół Pogotowia Ratunkowego oraz Patrol Policji. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu KPP osobie poszkodowanej oraz odłączeniu akumulatorów w pojeździe.